Czyżby Jarosław Bieniuk, 40 L, i Martyna Gliwińska, 29 L? Na nowo zbliżyli. Się do siebie. Niewykluczone. Paparazzi spotkali ich na przejażdżce rowerowej. Kawa. Lody. Niespieszna. Przejażdżka rowerami w okolicach Sopockiej plaży. Te zdjęcia sprzed zaledwie kilku dni to przekonujący. Dowód, że Jarosław Bieniuk i Martyna Gliwińska znów są razem. Towarzyszył im starszy syn. Piłkarza, Szymon, relacjonuje życie na gorąco i publikuje fotki. Reklama o tym, że są parą, poinformowali w mediach społecznościowych w 2016 roku. Wcześniej Martynę i Jarosława wielokrotnie widywano razem. Rozstali się kilkanaście miesięcy później. Mówiono, że powodem mogło być ciągłe porównywanie do zmarłej w 2014 roku Anny Przybylskiej i, mówiąc oględnie, Rozrywkowy tryb życia piłkarza. Jednak, mimo to Martyna i Jarek co pewien czas wpadali na siebie. Ona zaprzyjaźniła się, też z córką Bieniuka, Oliwią. Martyna Gbiwińska zdecydowanie stanęła po stronie byłego partnera, kiedy, tuż przed Wielkanocą 28-letnia modelka, z którą uprawiał seks po imprezie, oskarżyła go gwałt. Zarzuty nazwała nieudolną próbą wyłudzenia. Jak informował ostatnio Super Express, powołując się na osoby zorientowane w śledztwie, linia oskarżenia się sypie. Jarosław i Martyna już zimą dali do zrozumienia, że ich stosunki są przyjazne, zamieszczając w mediach społecznościowych wspólne zdjęcia z kuligu. Czy, mimo poważnej próby, na jaką wystawiła ich relacja afera Bieniuka, kobieta zaufa byłemu partnerowi? Zobacz więcej materiałów.